Władysław Kosiniak-Kamysz, minister pracy i polityki społecznej, na zaproszenie senator Andżeliki Możdżanowskiej odbył wizytę w południowej Wielkopolsce. Wizyta ministra rozpoczęła się od Regionalnego Forum dla Samorządowców Społecznej Akademii Nauk w Ostrowie Wielkopolskim. W auli Akademii zebrali się przedstawiciele samorządów powiatowych z Ostrzeszowa, Krotoszczyna, Kalisza, Jarocina, Pleszewa i Kępna oraz instytucji społecznych wspierających mieszkańców regionu. Forum dla samorządowców otwarła inicjatorka spotkania senator Andżelika Możdżanowska. Dzisiaj gość wyjątkowy, specjalny, minister pracy i polityki społecznej poruszy wszystkie kwestie, bowiem ten rząd i to ministerstwo podjęło wszelkie inicjatywy właśnie, żeby wyjść naprzeciw, żeby nasza demografia, która ma być odpowiedzią na kryzys gospodarczy nie tylko w Polsce, ale w Europie, sprzyjała temu, żeby umiejętnie dać szansę i pogodzić, bo to o tą szansę racjonalnego wykorzystywania potencjału rodziny właśnie chodzi. Tuż przed rozpoczęciem pierwszego panelu forum głos zabrał dziekan Społecznej Akademii Nauk dr inżynier Tadeusz Sarnowski. Następnie zabrał głos minister Władysław Kosiniak-Kamysz. W panelu Rodzina, Praca, Samorząd jako system wsparcia, a bezpieczeństwo rodziny minister poruszył wiele istotnych zagadnień związanych z polityką demograficzną. To jest pewnie nasze największe wyzwanie w tym momencie. Jak spowodować, żeby skutecznie łączyć życie zawodowe z życiem rodzinnym. Rozwój instytucjonalnej opieki, żłobków, klubów dziecięcych, dziennych opiekunów z jednej strony, rozwój przedszkoli, i tu jest ta dynamika już na pewno dużo większa i ta dostępność do przedszkoli się zwiększa. Ona jest na pewno większa jeszcze w środowiskach miejskich. To ona sięga nawet 90% dostępności do przedszkola w miastach, w dużych ośrodkach. Inna jest w mniejszych ośrodkach, w mniejszych gminach, dlatego tam też musimy dać bardzo racjonalną ofertę. Minister odniósł się również do głośnego w ostatnich miesiącach programu wsparcia dzieci w przedszkolach. W efekcie jest chyba duży sukces, ponieważ jak rozmawiam z rodzicami, po tym okresie przełomowym, gdzie czasem te zajęcia dodatkowe padły, ale one już wracają, one mogą być realizowane tylko troszkę w innej formie, ale koszty utrzymania dziecka w przedszkolu po prostu spadły i to jest fakt, któremu się zaprzeczyć nie da. Prowadzone działania, jak zaznaczył minister, są elementami, które mają wspierać rodziny. Czy to zmieni oblicze demograficzne Polski? No to są kolejne cegły dokładane, które musimy razem ze sobą składać i budować całościową ofertę. Bo ja wiem, że za chwilę padną pytania, a co z mieszkaniami? Jest program Mieszkanie dla Młodych, który stanowi jakąś odpowiedź, choć pewnie chciałoby się jeszcze więcej. A co z rynkiem pracy? Bo jeżeli będzie stabilność zatrudnienia, jeżeli będą miejsca pracy, jeżeli będzie ta oferta aktywizacji zawodowej, to będzie chęć do posiadania dzieci. To prawda, choć to nie jest jedyna determinanta. Bo jeszcze raz powrócę do naszych zachodnich sąsiadów. Tam bezpieczeństwo zatrudnienia jest bardzo duże. Bezrobocie najniższe. Najniższe bezrobocie wśród młodzieży w całej Europie, super system kształcenia i wchodzenia na rynek pracy. Nie spowodowało to, że w kraju dobrobytu rodzi się masa dzieci. Czyli musimy też mieć swój polski sposób, nasz narodowy, nasz sposób, jak zmienić oblicze demograficzne Polski. Bo to jest chyba największe wyzwanie w takim ujęciu nie tego rządu i nie tego parlamentu, bo to by było też bardzo miałkie, gdybyśmy myśleli tylko do końca, czy 2015, czy 2014, czyli do wyborów samorządowych, niektórzy samorządowcy. Nie można tak myśleć. Znaczy, polityka państwa wobec rodziny, polityka państwa związana z dzietnością musi być długofalowa. I ona musi wykraczać poza granice jakiegokolwiek rządu, czy parlamentu, te granice czasowe funkcjonowania. Minister zapowiedział także wprowadzenie ogólnopolskiej karty dużych rodzin, która ma być wydawana przez gminy. To jest ten wkład państwa, czyli ogólnopolska, taka ustanowiona programem rządowym karta dużej rodziny, gdzie fundament będą stanowiły zniżki na kolej, ale również prawie każde ministerstwo dokłada coś od siebie, ale szczególnie liczymy też na przedsiębiorców, na usługodawców, którzy będą mogli się do tego dołączyć. Z jednej strony to jest wsparcie rodziny wielodzietnej w ten wymierny sposób finansowy, bo obniżania kosztów życia, ale to jest też ma drugi filar, nie, równie ważny. Zmiany podejścia do rodziny wielodzietnej, przekreślenia, wyraźnego przekreślenia znaku równości pomiędzy rodzina wielodzietna, rodzina patologiczna, bo tak też się utarło, a to jest nieprawda.
i trzeba przywrócić szacunek rodzinie wielodzietnej nie tylko ze względu na konstytucję i zobowiązanie konstytucyjne do szczególnego wspierania, że państwo szczególnie ma wspierać osoby, które są w trudnej sytuacji często, czyli samotnie wychowujące dzieci, ale ma szczególnie wspierać również rodzinę wielodzietną i to jest nasze zadanie do wykonania. Jest to kolejny krok ze strony państwa w wspieraniu rodzin wielodzietnych. Podczas wizyty ministra Kosiniaka-Kamysza w Ostrowie podsumowano konkurs List do Ojca, List do Taty, ogłoszony przez Senacką Komisję Rodziny i Polityki, w której zasiada senator Andżelika Możdżanowska. Jego laureatami z Wielkopolski zostali uczniowie ze szkół w Sośniach, Uciechowie, Kraszewicach i Koźminie Wielkopolski. Najlepszym wręczono dyplomy. Symbolicznie z udziałem ministra pracy i polityki społecznej, wielkopolskiego komendanta wojewódzkiego OHP Piotra Zębę, inicjatorów ośrodków szkoleń zawodowych oraz partnerów projektu dokonano odsłonięcia tablic dla ośrodków w Kępnie, Krotoszynie i Ostrzeszowie oraz wręczono certyfikaty uczestnikom szkoleń. Dominika Wylęga.